Witamy serdecznie. Dziś mamy 15 dzień maja 2024 w Słupskiej Głoście. No, fajną masz Biblię. Fajno, nie? No ja. Ale widzisz literki chociaż? No to po lekku widzę. No. Boża miłość, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna narodzonego. A każdy, kto wierzy, będzie miał życie. Nie wie. No, Jezus jest Jezus, ty reszta świata. Piwo dla zdrowia, nereczki lepiej pracują. To fajne. Jest nadzieja, jeden werset i można sobie zbudować. Także Biblia jest najważniejsza instrukcja do naprawy człowieka, bo jesteśmy w grzechu Adama i śmierci. UBG. Biblia Gdańska, uwspółcześniona. No i mamy tutaj, jak ktoś nie służy Bogu, czyli Bogiem jest Chrystus, to świadkowie nie chcą Go uznać. 1 Jana 5,20. I tutaj, że On nas wskrzesił, Jezus tutaj. Was ożywił, którzy byliście umarli przez upadki grzechy. No i Chrystus nas wskrzesił teraz, bo idziemy za barankiem. A świadków nie wskrzesił, Efezjan 5,14, bo nie są martwi dla Chrystusa. Czyli tutaj mamy darmo z łaski zbawienie. Nie trzeba być świadkiem Jehowy, żeby przeżyć Armagedon. Armagedon to nie jest wojna, tylko miejsce, objawienie 16:16. No ale oni nie sprawdzają to, co im organizacja ciał kierowniczy wciska kity, ale płacą pieniądze na pedofili. Także naprawdę trzeba wnikać, bo wnikliwi tylko poznają. I Chrystus jest najważniejszy. Jezus, Emanuel. I On teraz łączył będzie doskonałe rodziny. Tak, sam sobie jednego nowego człowieka, czyniąc spokój, aby pojednać go z Bogiem. 1 Jana 5,20, Jezus jest tym Bogiem dla nas, Bóg prowadzi z Boga prawdziwego, aby obydwu w jednym ciele przez cierpienie zgładził przez Niego nieprzyjaźń. Czy jak świadkowie Jehowy nam wybaczą, bo oni nienawidzą nas, 1 Jana 3,15, nienawidzą nas za nic, za to, że głosimy prawdę, tak Jezus głosił prawdę i był najbardziej znienawidzonym. No to jak wtedy ten mur nieprzyjaźni, religie się jak zrobiły sobie rasizm i nienawidzą się, ale wszystkie, że prowadzą do zbawienia do Boga. Nie, wszystkie religie prowadzą do śmierci i się nawzajem uśmiercają. Uśmiercają się, bo jak faryzeusze czy saduceusze po prostu myślą, że mają Boga, ale badają Pismo, ale głoszą śmierć, bo nie chcą rozmawiać z ludźmi. 1 Jana 4,20. Dlatego my tu jesteśmy, Łukasza 14, rozdział 15 do 24, między opłotkiem. Mamy przymuszać świadków Jehowy, by przyszli na wesele baranka. Księga Daniela 2,44, 7,27. Bo jak kłamstwo straci moc, w Efezie, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, od 1 do 16, no to wtedy świadkowie zobaczyli, że zdradzili króla Izraela, tak jak Judasz go zdradził. Służąc Jehowie, świadkowie zdradzają Chrystusa, bo nie chcą poznać. O co chodzi? O co chodzi, że Chrystus, zbory Chrystusowe. I w przykładzie Nowego Świata u nich jest, apostoł Paweł zakładał zbory Chrystusowe, ale też cierpiał dla Chrystusa, nie dla Jehowy. Świadkowie Jehowy nie mają żadnych cierpień, no bo oni wszystkie zło zwalają na inne religie i siebie wybielają jak faryzeusze. No mają owoce ducha, nie piją, nie palą, ale też mają udawaną pokorę, nie dbają o biednych, straszą ludzi piekłem, Armagedonem. Nas nie lubią. No. I tego człowieka, ten to postraszył piekłem, mówimy, że pójdzie do piekła. Także piekło, Jezus nie był w piekle, tylko w grobie. I po śmierci nie ma piekła, tylko w zmartwychwstanie. Jest tu, jest piekło na ziemi, bo świadkowie zgotowali piekło. Rozbijają rodziny bardzo cicho, jak wąż jadem ze stołu Jehowy. Wtłaczają ostracyzm i później nienawidzą. I z tego powodu są psychicznie, właśnie ludzie cierpią, bo tej miłości doskonałej Chrystusowej się nie uczą. 1 Koryntian 13, rozdział od 1 do 13. Miłość jest cierpliwa. Ja czekam 21 lat, już minęło, jak na żona i dwóch synów, jak żonę i dwóch synów, mój system świadków Jehowy rozbił moją rodzinę, ale Chrystus mnie wskrzesił, Jana 6,37, bo Jana 6, 16,2. Oni mnie zabili w imię Jehowy, bo myślą, że Bóg Jehowa jest prawdziwym Bogiem, ale Bóg Jehowa jest to widzialna organizacja.
fałszywych proroków, Mateusza 7,15. Także tylko prawdziwi czciciele wnikliwi, którzy cierpią, tak jak Chrystus cierpiał, jak Hiob, jak Abraham miał wiarę. Wiara to jest w Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40. I tamci mieli wiarę, świadkowie Jehowy nie mają wiary. 2 Koryntian 5,7. Stoją jako widzialna organizacja. Na świadectwo przyjdzie koniec kłamstwa na nich. Adwentyści tak samo i wszystkie religie, co wyszły z Ameryki, z Watykanu. Ale katolicy są najbliżej Boga jako poganie. Mają tradycję katolicy i 1,3 mld katolików będą się nawracać, będą zbory chrystusowe tworzone, a świadkowie będą zazdrośni. Tak prześladowali Żydzi właśnie apostoła Pawła, dlatego że głosił Chrystusa Króla, Dzieje Apostolskie 17,7 i tutaj w przekładzie Nowego Świata, że on tylko Jezusa znał. 2 Koryntian 2 rozdział, 1 Koryntian 2 rozdział, 2 werset, że tylko znał Jezusa Chrystusa. Efezjan 4,20, uczył się Chrystusa, tylko prawda jest w Jezusie Chrystusie. Także on rozmawiał nie z Jehową, tylko z Jezusem. I Szczepan też widział po prawicy Boga Ojca. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. No i sąd Boży się zaczął ode mnie, od mojej rodziny. Dlatego ja mówię, jaka jest prawda. A każdy sam z tą prawdą się zbije, jak czas się wypełni. Bo Judasz zobaczył prawdę, no i odebrał sobie życie. A Jezus nie odebrał Judaszowi życia, ale świadkowie Jehowy czekają na śmierć, że tylko oni przeżyją. Oni umierają, bo tak jak w świecie wszyscy umierają, bo nie idą za prawdą. Prawda Chrystusowa wyzwala z kłamstwa diabła. Jana 8,44. Jedne kłamstwo w religii to śmierć, jedne kłamstwo w mózgu, a najbardziej diabeł zaślepił świadków Jehowy. Tak, dziwne, ale tak jest. Bo się zarejestrowali jako jedna prawdziwa religia. Łukasza 4,6. Siecie diabła, a Jezus nieraz nie rejestrował swojej żony. Jana 3,29. Oblubienicy, bo Jezus Chrystus Król nienawidzi świąt. Tutaj jest napisane. Czekaj, jeszcze wgramy. Także my jesteśmy po to, że mamy Króla na Syjonie. Iskra prawdy z Polski i posłamy świadków Jehowy jako aniołów. Mateusz 24,31, by siebie nawzajem nawracali. Jako prawdziwi czciciele Jana 4, rozdział 14 do 24. Błogosławimy.